Z inicjatywy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się drugie forum aktywnych kobiet. Podczas tej imprezy wybrano najlepszy powiatowy produkt. Okazał się nim ser podpuszczkowy. To była naprawdę pyszna impreza. Od samego rana w piątek w Modliszewicach unosiły się zapachy lokalnych potraw i produktów. Forum jednak rozpoczęło się od wystąpień gospodarza, czyli dyrektora siodru w Modliszewicach Jarosława Mostowskiego, a także Izabelli Byszewskiej, prezes zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego, która to opowiedziała o tym, czym w ogóle jest produkt tradycyjny i lokalny. Następnie rozpoczęto to, na co wszyscy czekali, czyli prezentację produktów pochodzących z naszego powiatu i degustację. Nas osobiście zachwyciły boczniaki z miedzierzy w gminie Smyków. Michał Mytkowski, szef przedsiębiorstwa hodującego te grzyby, zdradził nam, w jaki sposób wpadł na pomysł związany z boczniakami. Z patelni. Kiedyś spróbowałem, zasmakowały. I tak od pomysłu do przemysłu. My spróbowaliśmy schabowych z boczniaka i pierogów z tym produktem. Uwierzcie Państwo, że były przepyszne. Natomiast równie popularną potrawą są flaczki, w których zamiast mięsa występuje boczniak. Osobiście ja na przykład nie lubię flaków wołowych. Natomiast z grzybów są wyśmienite. Nie ma tam, wiadomo, mięsa, ewentualnie można dorzucić troszeczkę wołowiny. Więc jak się przyrządza, kroi się w paseczki, obgotowywuje, rzuca na rosół, dodaje się warzywa, marchewkę, prawda, pietruszkę, przyprawę do flaków, zasmażkę. Równie mocno jak boczniaki, nasze kubki smakowe łechtał ser podpuszczkowy z gminy Radoszyce, a konkretnie z Pakuł. To jest produkt tradycyjny z pokolenia na pokolenie, wytwarzała nasza babcia, mama. No i my tak powolutku dochodzimy swoimi metodami też. Robimy teraz już sery ziołowe, bo na początku robiliśmy tylko naturalny, biały. No a przede wszystkim smak i walory w tym. Jest to produkt bez żadnych konserwantów. Wszystko w tym jest naturalne. Jest to ser robiony z mleka krowiego. Hodujemy krowy, bezpośrednio po udoju jest przetwarzane to mleko po prostu i robiony ser. Skąd pomysł na to, żeby tak przyprawiać różnorodnie te sery? Bo to jest dosyć niespotykane, zwłaszcza w smak. Tak, byliśmy na targach familii ostatnio, no i tam skosztowaliśmy paru serów, troszkę z internetu, no i tak tych ziół, brodzinie, ktoś tam coś powiedział, z tego to się wzięło. W kategorii produktu w konkursie wystartowały także przepyszny pasztet z supi koneckiej, miód malinowy z Fałkowa, konecki chleb żytni, drożdżówki ze Stąporkowa, chleb z piekarni w Kozowie i słodkie bezy z Końskich. Każdy z gości mógł oddać głos na jeden produkt i po przeliczeniu oddanych kart okazało się, że zwyciężył radoszycki ser podpuszczkowy, wyprzedzając miód z Fałkowa. Rywalizowano także w kategorii potrawy lokalnej. Uczestnicy mogli wybierać pomiędzy kapustą z grochem z Rudy Malenieckiej, pierogami z Miłakowa w gminie Gowarczów oraz pigołami z Budów w gminie Fałków. Wszystkie trzy propozycje były przepyszne, choć dla nas najciekawsze okazały się pigoły, najrzadziej spotykane na stołach. Są to kluski ziemniaczane, nadziewane kapustą, grzybami, skwarkami, kaszą, z czym kto lubi. Są to ziemniaki na surowo ścierane i dodatkowo wyciskane z wody, a później dodawane jeszcze ziemniaki gotowane, przyprawiane tylko sól i pieprz. Nie ma żadnych w tym innych dodatków. Degustatorzy zadecydowali jednak, że najlepszą lokalną potrawą powiatu koneckiego nie zostaną pigoły, a pierogi z Gowarczowa. Obroniły się one po prostu smakiem. Dowiedziałyśmy się tutaj o drugim forum aktywnych kobiet ziemi koneckiej. Postanowiliśmy się zgłosić z potrawą, ponieważ w gminie Gowarczów nie mamy wiedzy na ten temat, jaki jest produkt, więc postanowiliśmy wystąpić z potrawą, a że już stowarzyszenie, jako jeszcze nie stowarzyszenie, tylko grupa nieformalna działająca w miejscowości latem ubiegłego roku przygotowywało potrawę, pierożki i cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, więc postanowiłyśmy to powtórzyć. Po prostu swoja kapusta kiszona, pieczarki z cebulką podsmażane, no i przyprawy, sól, pieprz, no i to po prostu wszystko wymieszane i zawijane w ciasto. I mamy gotowe pierożki. Drugie forum aktywnych kobiet w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i wybory najlepszych produktów oraz potraw uświetniły występy zespołów ludowych, smarkowianek, a także korniczanek.